Dzień dobry, jak widać na załączonym obrazku zaczynamy właśnie naszą multiligę. Pierwszy mecz z Skyratem Almaty, drugi również z Skyratem Almaty. Także niecodzienna sytuacja, no ale mam nadzieję, że na boisku żadnych niecodziennych sytuacji nie będzie. To tylko mecz sparingowy, natomiast oba na pewno chcielibyśmy wygrać. No i chciałbym też, aby to się wszystko spełniło. Także no cóż, nie przedłużając, bo widzę, że chłopaki już szykują się do gierki. Zaczynamy nowy dzień, jedziemy! Pierwsza połowa meczu za nami, no ale teraz zaczynamy drugą, no i sprawdzimy, czy uda nam się odczarować bramkę Kairata. Nie nadążam za tobą, radziecie nas, teraz jesteś tu. No cóż, jak widzieliście, Mateusz Hołownia szczęścia kolegom niestety nie przyniósł, ale myślę, że nie ma się co martwić, okazja do rewanżu jest już bardzo bliska, jemy tylko obiad, odpoczniemy chwilę, no i widzimy się i słyszymy z boiska w Belek. Ostatni sparing w Belek zagramy na stadionie w pełnym tego słowa znaczeniu, są wysokie trybuny, jest zadaszenie, także obiekt jak na taki obiekt przygotowawczy na pewno robi fajne wrażenie. Legioniści się rozgrzewają na jednej połowie, Kairat na drugiej, no i cóż, za moment przyjrzymy się temu, co dziać się będzie na boisku. Pierwsza połowa była przyjemniejsza. Dlaczego? Mniej stykówek, mniej walki. Tak, zawodnicy się uspokoili. Najważniejsze, żebyśmy skończyli ten obóz w zdrowiu. Ja teraz nie lubię, pan Rzymek przeklina. Pan Rzymek? Pan Rzymek nigdy nie przeklina. Pan Rzymek to jest bardzo kulturalny pan. Tym ci podoba. Mateusz nie chciało wpaść dzisiaj. No niestety muszę. Ale było bardzo blisko, prawda?
Było blisko, ale co miałem, trzeba strzelić. Mam nadzieję, że... Wypracowałeś sobie kilka fajnych sytuacji. Tak, tylko że właśnie przynajmniej jedną trzeba wykorzystać, ale mam nadzieję, że skutecznie jeszcze przyjdzie. Oczywiście. Za nami dzień, jak widzicie, wybitnie meczowy. Wiem, że wszyscy zawsze czekacie na rozmowy z zawodnikami i to każdemu kibicowi się najbardziej podoba, no ale czasem też na obozie trzeba pograć w piłkę, więc obiecuję, że poprawa nastąpi już od dnia jutrzejszego. A propos jutrzejszego dnia, no to oczywiście przypominam o naszym Q&A, będziemy mieli trochę taką inną formę odcinka, było sporo tych pytań, więc zadawajcie proszę na Twitterze pod hashtagiem Legia Belek, na Facebooku bodajże pytam o Belek, ale jeżeli napiszecie w poście na YouTubie, no to też na pewno to zobaczymy, także jutro pewnie widzimy się w Q&A i w rozmowach z zawodnikami oczywiście, a tymczasem życzę Wam spokojnego wieczoru, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Już koniec, koniec tej żenady.